Witajcie w kolejnym odcinku To był tydzień z Microsoft. Minął już pierwszy tydzień stycznia, a to oznacza, że mamy za sobą pierwszy w tym roku Patch Tuesday. Czas więc na wielką listę zmian. Ale spokojnie, nie będziemy Was męczyć szczegółami, które oczywiście znajdziecie na Centrum XP. Link znajduje się w opisie pod filmem. A skoro już tutaj jesteście, to warto kliknąć przycisk subskrybuj. Wróćmy jednak do tematu. Co z tymi aktualizacjami? Pojawiły się paczki zbiorczych aktualizacji zarówno dla Windows 7, jak i dla Windows 10. Microsoft nie zapomniał również o pozostałych jeszcze przy życiu użytkownikach Windows 10 Mobile oraz, uwaga, również Windows Phone 8.1. Mobilna dziesiątka otrzymała usprawnienia dla Edge, a Windows Phone 8.1 musi pożegnać się z częścią funkcji Cortany. Nie sądzę, by wiele osób przejęło się tym faktem. Ale przejdźmy teraz do nadal żywego, prawdziwego, pełnoprawnego systemu Windows 10. Microsoft postawił przed programistami sporo noworocznych wyzwań i udało im się załatać kilka dziur w ostatnich wersjach systemu. Poprawki trafiły do October 2018 Update, April 2018 Update, Fall Creators Update, Creators Update, Anniversary Update oraz do pierwszej wersji RTM 15.07. We wszystkich wersjach załatano dziurę związaną z PowerShell oraz wprowadzono aktualizację zabezpieczeń dla przeglądarki Edge i Internet Explorer. Ci z Was, którzy nadal korzystają ze starszych wersji systemu Windows, takich jak Windows 8.1 czy Windows 7, również otrzymali paczki aktualizacji zbiorczych. W tym przypadku także zastosowano poprawki łatające dziury związane z PowerShell oraz wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia dla komputerów z układem AMD. Ale pora teraz nieco spojrzeć w przyszłość. Nadchodząca wiosenna aktualizacja, której możemy się spodziewać mniej więcej w kwietniu, osiągnęła kolejny etap rozwoju. Prace nad nią ciągle trwają, a ilość zmian już teraz imponuje. Wszystkie nowości można osobiście sprawdzić, dołączając do programu Insider. Wymienić można m.in. nowy jasny motyw systemu, czy nowe porządki w menu Start. Ale właśnie dowiedzieliśmy się, że 19H1 może zajmować więcej miejsca niż poprzedniej wersji systemu. Brzmi nieco niepokojąco. Dlaczego tak się stanie? Chodzi o to, że w ostatniej kompilacji 19H1 o numerze 18.312 Microsoft wprowadził obszar zarezerwowany na potrzeby aktualizacji, aplikacji, plików tymczasowych i pamięci podręcznej systemu. Takie pliki będą automatycznie umieszczane właśnie w tym konkretnym miejscu. Początkowo ma to być 7 GB, a miejsce to będzie automatycznie w inteligentny sposób wypełnione plikami. Ma to sprawić, że w przyszłości nie będziemy musieli zwalniać miejsca na dysku, by zainstalować nową wersję systemu. Obszar ten ma być dostępny w preinstalowanym Windows 19H1 lub w przypadku wykonania czystej instalacji systemu. Testerzy programu Insider mogą go uzyskać, wykonując specjalne zadanie. Szczegóły znajdziecie na Centrum XP. Wspomniałeś też, Wojtku, o tym, że 19H1 osiągnął kolejny etap rozwoju. O co konkretnie chodzi? Zgadza się, wygląda na to, że deweloperzy osiągnęli pewien kamień milowy. Nadchodząca kompilacja 19H1 o numerze 18.313 została oznaczona jako 19H1 Release, a nie tak jak dotychczas RS Pre-Release. Niby to zwyczajny detal, ale może wskazywać na stopień zaawansowania prac nad wiosenną aktualizacją. 19H1 zapowiada się naprawdę ciekawie. Ja już się nie mogę doczekać, a Ty? Szczerze mówiąc, ja również. A tymczasem to wszystko w tym odcinku. Dziękujemy Wam za uwagę. Zapraszam następnym razem i do zobaczenia. Cześć!